Dziś pokażę Wam, jak pakujemy Wasze zamówienia. Za organizację pakowania odpowiada Olek, dlatego teraz oddaję mu głos. Przy wysyłaniu ceramiki kurierem najważniejsze jest bezpieczeństwo. Rozbity kubek to dla Was smutek, a dla pracowni też strata. Dlatego dbamy też o to, żeby każda paczka była zapakowana jak najlepiej. Od kilku lat używamy do pakowania wyłącznie papieru. Falistej tekturki oraz używanych kartonów, które zbieramy po sąsiadach. Jeśli miałbym wymienić jedną podstawową zasadę pakowania ceramiki, to byłoby to, że przedmiot nie może się ruszać w środku paczki. Dlatego każdą wolną przestrzeń w kartoniku wypełniamy gniecionym papierem. Całość zaklejamy na sztywno taśmą, dekorujemy naklejkami, które Marta rysuje na każdy z sezonów, przyklejamy etykietę i gotowe. Paczka może czekać na kurier.